przygotowujemy fort na Dni Twierdzy Poznań. Jest to od kilku lat odbywające się święto wszystkich miłośników budownictwa militarnego, ale także dla zwykłych osób, które często przechodzą koło fortu, nie są świadomi, co się znajduje za płotem. W ciągu tych dwóch dni wszystkie organizacje, stowarzyszenia starają się pokazać to, co najlepsze. Oczywiście są forty takie, które funkcjonują jako atrakcja turystyczna, do których można dostać się poza innym terminem, czyli na przykład Fort 7, gdzie funkcjonuje muzeum, czy Fort 5A, czy Fort 6, ale tutaj wejście jest zawsze bardzo wyjątkowe i przez ostatnie 12 lat ten fort był pokazywany tylko 4 razy publicznie. Staramy się jak najbardziej zabezpieczyć wszystkie dostępne miejsca, gdzie mogą pojawić się osoby zwiedzające, żeby zapewnić im też bezpieczeństwo, tak? Czyli no, kosimy trawę, przygotowujemy ścieżkę, można powiedzieć, taką dydaktyczną, tak? Po której będziemy oprowadzać, zabezpieczamy miejsca, które mogłyby być niebezpieczne, zwłaszcza, że zapewne większość osób będzie dorosłych, ale mogą też się pojawić mniejsze. Dzięki uprzejmości właściciela fortu funkcjonujemy tutaj. Fort jest typem fortu standardowego pośredniego, jest tak zwane dzieło pośrednie. One były budowane po 1887 roku. Powstały w Poznaniu, powstało ich 6 i one stanowiły przejaw wówczas najnowszych tendencji wśród w fortyfikacjach.